Pierwszy występ zespołu Mazowsze odbył się 6 listopada 1950 roku na deskach Teatru Polskiego w Warszawie. Repertuar składał się z piosenek przeplatanych tańcami z regionów centralnej Polski. Mazowsze to jeden z największych na świecie zespołów artystycznych. Prezentuje stylizację polskiego folkloru w postaci widowiska muzycznego zawierającego elementy muzyki i tańca. Ci polscy artyści, wybitny kompozytor Tadeusz Sygietyński oraz Mila Zimińska-Sygietyńska. Siedzibą zespołu Mazowsze był Pałac w Karolin, a gdy zmarł Tadeusz Sygietyński, chcieli rozwiązać zespół, natomiast dzięki Mirze zespół Mazowsze trwa do dziś.